Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Wiejskie Życie. Słuchajcie, czekamy sobie tutaj na Jarusia, bo powinien niedługo przyjechać ciągnikiem. No i słuchajcie, na początku tak powiem, no nie było troszkę odcineczków, bo internet płatał figle, ale już lecimy, Jaruś zaraz przyjedzie. O, nawet już jedzie, zobaczcie, z przyczepką. No i powoli będziemy brać się do roboty. Dzisiaj chyba trzeba będzie zacząć prasowanie, tak mi się wydaje. Tu zaraz maszyny podczepimy. Może jeszcze byśmy tylko tego bizona, umyli, bo ukopcony jak sam skurczybyk. Zobaczcie, jaki brudny, a taki był niedawno ładniutki, umalowany na Polaka, a teraz o, już podrapany, ukopcony, ja nie wiem, Jaruś to nic nie szanuje. Jaruś, witam Dobry. Cię serdecznie. O, witam wszystkich widzów, siemanko widzowie, właśnie o, przyjechałem z przyczepu, ten owiec dokończyliśmy, kurde. No i tam po przyczepę teraz pojechałem i co, tam owsu, czekajcie, ja wam powiem ile tam na tym kawałku owsu, tam co zostało tego kawałka, to powiem wam ile uzbieraliśmy, to 5700. Do tego nawet nie ma co widzowie magazynować, żeby to zimo sprzedać, tylko po prostu trzeba od razu pojechać, sprzedać, a później to pojadę. Ale wiesz, no, zawsze coś, słuchaj, zawsze coś. A, i tego, ogólnie o, zobacz, proszę zobaczyć, świnki mają co jeść. Tylko nie mają jeszcze wody, ale widzowie nie martwcie się, dzisiaj jadę do Kazika, beczkę kupię, bo on ma taką starą beczkę i wody im ze studni napompuje nasze i doleje im. Tylko słuchaj Jarek, żeby one nie zdechły. Nie, bo ja im zaraz dopompuję. Tak, Kazik. Dobra. Tak. No, no nie dobra. Mają na spirytusie lek, także bez problemu. Trzeba będzie to pompować, bo o, ta Janna to chyba zatwardzenie ma, te. No tak, tak, ale tutaj ogólnie pszeniczki im słuchaj, ona zsiniała, kurwa, zsiniała. Ciśnie i nie może. Kopa, i kopa. Świniak zsiniał. Dobra. Jarek, trzeba tą wodę szybko, bo to jest dym. Panie Janino, ogólnie tak, tu na przyczepie mamy 16 ton około na wadze byłem. No na wadze byłem i ogólnie tutaj, kurczę, zważyłem u koleżki i około 16 ton mamy tutaj. Aha, o, to ładnie. A, na przyczepce. A to czekaj, bo to owiec, tak? No jaki owiec, to pszenica. A, pszenica, jo! A, to dla kurków byśmy dosypali. I, znaczy, dla kurków to ja już dosypałem, dla kurek dałem. No, dla kurek to ja zobaczę. Tylko, że ja mam taki pomysł. No! Ogólnie pomyślałem, że lepiej to by, kurczę, tu jest 16 ton. Nie wiem, czy to przemagazynować lepiej by było. Może troszeczkę sprzedać, tu wysypać, przemagazynować. Ja już tu jedną przyczepę wysypałem w hali, nie wiem, czy pani... Jaruś, lecisz w kulki, kurki mają sucho! Co sucho, co sucho? To sucho! Wyżarły! Nic nie wyżarły. Sucho jest! Zjadłem 50 litrów im tutaj dałem. Mało! Nie, im starczy, dobra. To ci to sypmy, no! To jest już full. A. I ogólnie to tak, pomyślałem, że lepiej by było no magazynować to zboże, żeby poczekać, kurczę, później może byśmy sprzedali po lepszej cenie, nie wiem co widzowie o tym sądzą, no ale i tak ja wysypię może to po prostu tutaj. A owiec ta, to... wiesz co, wysypmy tu, niech szczury też muszą jeść! No... A później się to przewiezie, no. A jeżeli będziemy budować wiatę tutaj, znaczy wiatę, oborę dla krów, to ja po prostu kredyt zaciągnę, się kiedyś go spłaci, no i tyle. Pewnie, pewnie. Kredyt się zaciągnie. To ja też zaciągnę na ciebie. Dobra, panie Nino, to czyli plan jest taki. Tutaj John Deere'a trzeba przyczepkę odpiąć i pod prasę i pani Nina pojedzie tak o. Dobra, ja powiem plan. Plan na dzisiaj jest taki. Pani Nina pojedzie prasować, bo dużo jest do sprasowania, także bel trzeba ukręcić. To pani, ja siatkę kupiłem do prasy, także będzie tam. Pani Nina pojedzie prasować, ja dzisiaj zostanę na podwórku. Co, bizona można umyć i tak dalej, bo tam jeszcze będziemy... No, już myślałam, że nie wspomnisz, no już cała chodziłam. Ale i tego, muszę pojechać to do hali wsypać, ogólnie tur podczepić, pozgarniać to tam wróg. Z tą przyczepą muszę na skup pojechać owiec sprzedać, bo ten owiec to tam nie będziemy magazynować, to tylko 5 ton to od razu sprzedam. No tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Muszę jak te bel, znaczy jak pozgardiam, kurczę, te zboże wróg,
To belki muszę wyładować. Też myślę, że tutaj gdzieś wyładuję. Kurde, widzowie, jest jedna ważna kwestia. Jeżeli chodzi o belki siana, trawy, czy to może stać pod chmurką, czy nie? Czy nam znikną te bele? No bo w 19 to było tak, że te belki, kurcze, znikały, jak były pod chmurką. A nie wiem, jak w wersji 2. Dajcie znać, bo to jest bardzo ważna kwestia, ale tak dla pewności na razie je schowam tutaj, bo ich dużo nie ma, to schowam ich tutaj pod dach. Mi się wydaje, że nie znikają, ale niech widzowie dadzą znać. No, ja to wróg przesunę tutaj, wysypię, bo inaczej się tego nie dało wysypać, bo to tylko na lewo albo na prawo burtę do tyłu się nie dało, dlatego musiałem tak na bok, ale podczepię tur, to wszystko tu sunę wróg i będzie gitara. No to Jaruś, co jak co, ale roboty masz od cholery, od groma. No jest, od groma roboty. Avanta wezmę, to raz, dwa, szybko tutaj. No, to będzie trzeba cyk, cyk, cyk i tyle. No, no ale, no ja też mam robotę, bo ja muszę pracować. No pani Janina też ma robotę, no nie ma co gadać, bo robota jest, ja tylko ale ja John Deere'em. Ja John Deere'em, bo ja się na case'a nie namówię. Ale John Deere'em, bo case to i tak jest mi potrzebny, więc... Bo no, ja case'em to tylko będę robiła, dobra. Jak tą rurę odwetniemy. Odczepiam. No, odczepiaj. Tutaj wszystko. Dobra. Jedzie pani pod prasę, ja podepnę prasę. Dobra, odpalam maszynę. Nie no, ale to takim ujebanym mam robić. O, Jaruś, Jaruś, no. Przesada. Słychać mnie na tym? No, słychać. Słychać, dobra. Co tam pani Nina mówiła, że upierdzielony? A to co, to i tak się ubrudzi, to po co myć? No, ale to Jarek, teraz, u mnie to Janina... zawsze wszystko musi być czyste. No może pani Janina umyć, tylko że jak pani Janina teraz umyje i pojedzie, to się tak będzie brud lepił, że... Ale jak ja przez szybę nic nie widzę. A, no dobra, to podjedzie pani, ja trochę trząknę tym. To trząknij, bo ja cała chodzę, no. No nic nie widać, no szlak mnie trafi. Dobra, ja przemyję. Weź to obmyj, kurwa, człowieku. Ja nie wiem, widzowie, jak on w tym sifie jeździ, że on nie narzeka. Nowe maszyny eleganckie, a on, ja nie wiem, nie szanuje nic. Nic, a nic. Jakby Jaruś mnie tu nie było, to ty byś się w sifie żył. Do groma, jasnego? W sifie byś żył. Nie. Byś żył. Pani Jena nie mówi. Weź mnie, pomóż podczepić. Czeka pani, ja tylko poczepię tego. Nic do roboty się nie szykujesz. Nic a nic. Zostaw... Bo ja tu Avanta. Zostaw tego piździka. Chodź, dobra, no. Poczep. Dobra, już tu cyk. Dobra, raz. Jarusia! I gotowe, tutaj tylko jeszcze wykręcę. A gdzie ja będę robiła? Pani Janino. Pojedzie na pani teraz na pole. Po owsie te, co było. Najpierw po owsie. Te, co pierwsze kosiliśmy. Tam koło drogi. Ja tylko pamiętam, jedzie jak się... Tak, jedzie na pani łąkę. Jak na łąkę. No to jedzie pani jak na łąkę i później na ulicę i później po prawej będzie skoszony tu tam. Ja nie wiem, ja i tylko co? Umiem na łąkę. Jak... Ja coś czuję, że ja zaraz komu pole zbeluję. I tyle nie? Będzie, i DC wszystko weźmie. To ktoś się będzie cieszył, no. Nic nie... Tak, się będzie cieszył, jak mu belki zabierzemy. Dobra, ja tu najpierw pocy. To się akurat będzie cieszył, ty! Ja tu najpierw się zajmę, tu wiadomo. Ale to co, mam jechać na łąkę i gdzie dalej? Na łąkę, później w prawo ulicą i będzie pole. No jak pani Janina nie pamięta, no to naprawdę, to ja nie wiem, no. No ja... O, się rozpędził! Kurwa, mi się gorąco zrobiło! Że pani Janina tam nie pierdyknęła? I tu na łąkę w lewo? Jak w lewo? No w lewo, tam normalnie tym, drogo. Dobra, jadę. I będzie, ja wysypuję na razie to, co się... Jaruś, ja niedługo zapamiętam. Ja niedługo zapamiętam. Na razie to ja jestem nowa na gospodarstwie. To wiesz, jeszcze mogę zapominać. No daj Boże, żeby pani Ina zapamiętała w końcu. Daj Boże, pewnie. I na drogę, jo! I na drogę. I jak na drogę wyjadę, to w którą stronicę? W prawo. W prawo, ja pamiętałam, tak? Yeah. O, i te skoszone pole nasze, jo! Tak. Dobra. Co ci stało? Karamba.
Jaruś, tylko nie przeklinaj, bo widzowie nie lubią. Ja nie przeklinam pani Janino. A powiedz mi, co ci stało? No ja nie chcę ty, mówić. Ty! Ona już piszczy! Już piszczy ta belarka! Tak szybko? Jo, ja jeszcze tylko opuściłam, ona piszczy! O, już belka siedzi! A, bo te siano jeszcze pewnie jest! Pewnie siano jest i temu piszcie, słuchaj. No to jak siana było, no to... Ja wyjdę sprawcę. Kurwa mać. Nie, to słoma się ukręciła już. Oj, to... To przyczepą dużą to się nie da tutaj nic robić. A, co się wysypać stało? Nie da, bo belka u góry stoi i przyczepy nie da się otworzyć. Jak otworzyłem, jak pierdolnęło, to... Przepraszam za słowo, ale tak przyczepa walnęła, że aż przód się podniósł w ciągniku. A, bo ty chciałeś w stodole wysypać się przyczepo, jo. Trudno, aj, trochę się tu miała i... O, Jarek. Ty, Jaruś, a kto te wszystkie bele pozbiera, bo tu będzie ich od cholery. Ja pozbieram, tylko pani Janino, to przyczepkę, co my mamy do bel. To będzie trzeba sprzedać, opchnąć komuś i kupić inno, lepsze, bo to nie jest przyczepa, kurde, do ciągnika, tylko to jest do samochodu. Już piszcie znowu! A, no bo ona, ten za nisko zaczep łapie, ta? Im więcej bel, tym lepiej. A dużo już belu ukręciła pani? Akurat dwie! Sprawdzę, czy się ukręciła dobrze, czy zbita! O, zbita fest, Jarek! Ja tutaj ogarnę, to ja na maks obrotach! Ja na maks obrotach wszystko! A, no to... Bo ja najbardziej lubię na maks obrotach właśnie! Będzie pani Janina za paliwo później płacić, no. Ja lubię napierdzielać na maks obrotach, ale pani ja to... Janina później będzie na wachy dawać. Ja ci powiem, Jarek, że ja belować... Uwielbiam, lubi. Naprawdę. Ja to wiesz, ja belować, bo do belowania, Jarek, to trzeba mieć, tutaj ci powiem, to nie tylko nie, chęci. To chęci to nic nie bo da. Bo jak to są to tylko chęci, a nie ma rozumu, umiejętności. A nie, to Jarek, Jaroś. Nie, to chęci same nie wystarczą, to trzeba się nie, zdarzyć. Nie, same chęci nie stykają. Bo ktoś się weźmie, kto nie umie, zaraz rozwali. Ale słuchaj, bo to za belarką to cały czas głowa musi chodzić, cały czas przód, tył. Tu no nie tak. Ma, że jedziesz do przodu, tu głowa no. Chodzi jak u gęsiaka. A co? Prosta głowa napierdziela jak u gęsi, słuchaj. Bo jako za dużo weźmiesz, to zara klapa się podniesie i się będzie sypało. No, zara rozsadzi klapę i po nie, klapa się podniesie i się będzie wysypywało. Dlatego nie, ja trzeba mówię, się po prostu, ja trzeba mówię, się po prostu znać. Do belowania to trzeba mieć, Jarek, ten. To trzeba mieć dryk. To trzeba mieć dryk i umiejętności. No ale dryk... Głowa musi chodzić. Głowa musi chodzić, przód, tył, cały czas. No tak, to trzeba widzieć, co się dzieje za belarko, tak? Powtarzam, przód, tył. To nie może no. Być, wiesz. To nie może być tak, że se jedziesz i te cety cię nic nie obchodzi. Tylko tu cały czas. Ja teraz już tutaj podgarnąłem, teraz muszę widlaka przestawić. No, ja ci powiem, że tak śmiechem, żartem rozmowa tu tego, ale o, czwarta belka już będzie kiprowana. Tu, no, śmiechem, żartem, tu ale wiesz, czwarta belka już... tu nie ma co. Idzie no. Ja muszę tu teraz, kurczę, wziąć ocek. Teraz lubofoskę, to co mamy tu dwie. Big bagi. Biorę. A to z czym te big bagi? A, bo tu zostały. Zostały, to ja je biorę. A, no to tak, jak to... Lubofoska, nawóz i... Lubofoska, tak! Najlepsze. I w CO i DNA. No. A, może ja bym poprzeczniaki zrobiła, co? A robi. Bo ja po nich jeżdżę i to...
wszystko tak wychodzi, tylko tu podniosę tego podbieraka i zawrócę na drodze. Dobra. Biorę Avanta i zaczynam zabawę. Ja to tego Avanta nie lubię. Weźmy go, pogońmy na ten, no, na złom. Ale on się przydaje, pani Janina. Ja go nie lubię, ni cholery. Ale no to pani Janina nie lubi, ale on się przydaje, bo tu trzeba i belki sobie cyk, to raz dwa można gdzieś tam, nie, bo ja tutaj tym ciągnikiem to bym nie miał dojścia do tego, a Avantem to... Może i tak, ale mi się on nie podoba. To nie w moim stylu! Ale nie, on nie ma się pani Jeni nie podobać, on ma pracować. Tak, on tak nie... jak mówisz, Jarek. To on nie jest, on... Avant to nie baba, że ma się podobać. Jo, on się nie ma podobać. On ma pracować! Jo, on ma robić ciężko. I to kurde jeszcze bez oporu on daje radę, dwie belki podnosi i to nawet... Nie, że skiśnie. Tylko wiesz, Jarek, do Avanta to też, to trzeba się rozumieć. A nie, to do Avanta trzeba mieć prawo, to byle kogo, to nie ma co wsadzić, bo to popierdzieli, zepsuje. Dlatego, to... Jaruś, jak ty coś robisz, to strach. Strach, bo ty chęci masz, ale drygu brak. To pani Janina, jak coś robi, to strach, że rozpierdzieli. O nie, nie pierdziel głupot. Bo pani widzowie widzą, ja cały czas nagrywam i główka chodzi, przodeł. Ja tylko mówię, jak pani na coś robi, to trzeba spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. Nie słuchajcie widzowie, Jarek gada głupoty. Bo pani Elina cofa przyczepę, to nie patrzy, że ktoś z tyłu stoi, tylko cofa, przygniecie i... Idź, nie gadaj. Ja wam mówię widzowie, szczerze. To mówię wam szczerą prawdę. To są kłamstwa, o pipczy znowu. Pipczy, ile belek już? Belek, a co ja liczę? Czekaj, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba i szósta się kręci. No to dobrze, o to chodzi, dobra, cyk. O, beleczki wyładowuję, raz, dwa, Avantem to robota idzie. To można cały dzień robić takim sprzętem. Ty przyczepkę rozładowujesz, a? A co, pewnie. Jaruś, a siatka tu jest nowa wsadzona. Nowa, ja wsadzałem nowo, jeszcze zapasowa jest. To nie zabraknie. A to spokojnie, ty. Cały dzień można bylować. Jo, to praca idzie, słuchaj. O, idzie mnie fest. Też robota idzie. Nie ma srania po krzaczorach, to trzeba robić, bo to... Słomkę trzeba zebrać całą, bo... To jest pieniądz, tu nic się nie może stracić. Tak, ale deszcz popada się w klepie, to lepiej teraz, bo to... Nie, no właśnie, to trzeba wszystko, trzeba wszystko zbierać, raz, dwa. A raz, dwa trzeba zbierać. Złodziejów nie brakuje, zaraz kto komuś się spodoba. Aby było spracowane, już później to może stać, tylko że to też strach, bo tu już złodziejów to naprawdę nie brakuje. Komuś się spodoba, przyjedzie z przyczepą w nocy, zabierze. Trzeba będzie zbierać raz, dwa, osiem. Więc ja pozbieram to. Nie będzie problemu. A czym będziemy zbierać? Case'em. Akurat case'em, tak? Chyba case'em, no chyba że pojedziemy... Przyczepo i Avantem, no można i tak w sumie, bo Avant raz, dwa tutaj daje radę. Może i tak się zrobi, no. Zobaczymy. Avant się nie nadaje, jego na złom damy. Jak się nie nadaje? On roboty robi ze trzech. On tak szybko, pani Janino, potrafi ładować te belki, że... Ja to bym to go... dwie bez oporu. Może i tak zrobimy, że po prostu pojedziemy ciągnikiem, John Deere'em z przyczepo i Avantem będziemy ładować i tyle. Dobra, zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy, no jak to wszystko... Ale ten Avant, to nim nie można po drodze chyba jeździć. A tam nie można, tam polnymi pojedziemy, ktoś akurat będzie widział. Ale on wolno jeździ. Co wolno jeździ? Zapierdziela kurde z prawie trzy dychy. Tak mówisz? O! A to ja nie wiedziałam tego. Ja tego no. Nie. A widzi pani, no ja to... Ale ci, Jaruś, Avant... powiem, że tutaj prasa się spisuje. New Holland to jest jednak to. Tak? Tak, dobra sprawa. New Holland, dobra prasa, co? Tak, polubiłam. Ja zaraz tam wstąpię, zobacz. Wstąp, zobacz, Jarek, bo ci gadam. Tu praca wrze.
Dobra, widzi pani na chwilę, moment, ja belki już wyładowałem. Jaruś, przyjedź tu, zobacz jak robota idzie, Maciemofie. Kurde, tylko ja zaraz tego, tylko ja sprawdzę, gdzie tu można. Ja ci powiem, że ja John Deere'em lubię pracować. John Deere'em się subcio pracuje. No to o to chodzi, o to chodzi, pani Janino. Bo pani tym case'em to się nie da robić. Ta lufa wszystko zasłania. Pani Janina Brzęczyszczykiewicz. Oj nie, 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 nie. Nie, 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 nie w tym stylu. Dobra, cyk, podczepiłem przyczepę, jadę trawowie sprzedam, to trochę pójdzie do góry nam pieniędzy. O cholera, prawie wyjechałam, prawie by była kraksa. A nie zepsuła pani nic jeszcze? Przestań tak gadać, głupio. Sukces. Widzowie, korzystając z okazji, może jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, może niech napisze komentarz. Hashtag prasa. Hashtag prasowanie! O! Ogień. Hashtag prasowanie! Hashtag ogień! No, lecimy! Lecimy! No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, pamiętajcie o tym! To jest dobry pomysł! I oczywiście, jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcineczków, to ja serdecznie zapraszam na kanał do Jarusia Bożego. Jaruś... Wpadnijcie na mojego Instagrama Megakolis. Też można, też można. Zapraszam również na naszego Discorda Bożego. Właśnie, bo zaraz 1000 osób będzie. 1000 osób, 20 osobek brakuje, żeby był 1000. No, tak. I zaraz będzie, i DC, i DC. 7769 zarobiliśmy teraz z tego, z 5 ton owsa. O, super, super, dobre wieści. Także jest elegancko, no zawsze do przodu. Ja nie wiem też jaki koszt będzie tej kurde obory. A, w ogóle, właśnie. Nie wiem jaki koszt będzie. Słuchaj Jaruś, musimy tak powiedzieć widzom. Widzowie, ci co oglądali u mnie i u Jarusia serię z A Way Out, z... Tak? Jak spierdzielaliśmy z więzienia, to pamiętają, co się zdarzyło w ostatnim odcinku. Pamiętają! I Agata... Oj, cholera, zapomniałam podbieraka opuścić. I... A ja przyjechałem. I widzowie, ja widziałam, jak ty żeś biegł przed chwilą. Widzowie, pamiętają, co Jaruś ustaliliśmy? Nie pamiętam. To, że jeżeli mnie nie zabierzesz na randkę, to nie nagrywamy wspólnie. Widzowie, na żadną randkę nie zabieramy. Nagraliśmy właśnie odcinek, czyli wiecie, co Jaruś zrobił. Poza kamerami. Wszystko nie wyjaśnione. Wszystko nie, już jest pewne. Widzowie, nie zabierałem. Wszystko jest pewne, wszystko już świecą. Ach, się oblałem piciem. Bo ty jesteś taki ślimak. Wziąłem pod pazuchę sobie picia trochę. Ja widzę, że ogień tutaj. Nie ogień! Ma srania poczaczora, Jarek, tu wszystko leci. Leci! Raz, dwa, osiem. 3, 5, 10. Nie ma srania po krzaczorach, jak to by mówił. Nie, srani muchy będzie wiosna. Będzie lepiej trawka rosła, jak to się mówi. Tak, jak to się mówi. Ja tu zaraz foteczkę zrobię. Jarek, ale ci powiem, dawaj rób, uśmiecham się. Dawaj, cykaj fotkę. Pani na poczekaj, ja tutaj robię. Spokojnie, my poczekamy. Już! Czeka pani Janina. Rob fotkę, będzie luks. Dobra, bo ja muszę robotę robić. Rob zdjęcie i zmykaj, Jarek. Dobra, ogień, ja też muszę do roboty wracać. Dobra, ogień. Słuchaj, Jaruś, ja ci powiem, tych bel to trochę będzie. I to... No i dobrze. To naprawdę, kurwa, tych bel będzie. Dobrze, tylko widzowie, dajcie znać, czy to można normalnie wypakowywać. Do CVDM.
Jak wypakowywać? O czym ty gadasz? No czy można pod gołym niebem to wypakowywać, że to można nie pod zniknie? Chmurko, myślę, że można. Widzowie, niech dadzą znać, czy to nam nie zniknie, bo my tyle bel wypakujemy, a nam to pierdyknie, to... To ja się wtedy załamę. Ja tak samo, dlatego wolę wierzyć, niech widzowie dadzą znać. Ja będę miała depresję. Bo oni się znają tego typu. Widzowie, chcecie kupić tą lawetę, tylko ona tak bardziej pod samochód. Proponujcie w komentarzach, jakie pieniądze za to dać nam. Ja bym ją... Ja oddam za darmo. No gdzie za darmo? Widzowie, chcecie... Cena wywoławcza za darmo. Chcecie, widzowie, moja cena 2000. Za łapkę w górę oddam, za łapkę w górę. O, dobra, za łapkę w górę i subskrypcję i obserwacje na Instagram Megacolis za darmo oddamy. Dobra, spalimy, spalimy ją. No gdzie spalimy? Mówiliśmy, że oddamy. Pani Janina wszystko spaliła. Spaliłaby to jednak oddamy, oddamy! Pani Janina to by najlepiej wszystko spaliła. I wsio. A ja... Pani Janino będzie trzeba na wiosnę kupić siewnik jeszcze jeden na dwa. Będzie, będzie trzeba. Ja bym chciała poznaniak. Poznaniaka to nie wiem, czy dostaniemy. Wszystkie wykupione. Widzowie, poznaniaki wykupione. Ale mamy Amazonkę jedną. Amazonkę! Dobra, Amazonkę będę chciała! Albo no zobaczymy, może i będzie poznaniak. Dobra, albo zobaczymy i będzie poznaniak. I decet. Tego typu. No, tego typu, wszystko i wsio i decet. I wsio, ale Avant to naprawdę kozak jest, kurde. Ja go nie lubię akurat. Ja akurat lubię go. Ja nie. Ale nie każdy musi lubić. Mi się ale nie rozrzutnik, podoba. Rozrzutnik to mamy, perfekto. Tylko kurde nie ma... Jo, rozrzutnik! Jarusia, może byśmy kupili drugą belarkę? A czego nam druga belarka? Żeby belować we dwoje. Ale to nie ma czasu, żeby we dwoje belować. To jeden ma belować, drugi zbierać. Ale to będzie romantyczne, Jaruś! No, pani Janina idzie sobie jakiegoś sąsiada starucha weźmie pod sakiewkę i... Ja tylko młodzi dżentelmeni. To. Nie ma mowy. Ja tylko młodzi dżentelmeni, inaczej nie. Nic. O, to dżentelmenów to trzeba szukać. Trzeba szukać, aż się znajdzie. No oczywiście, że tak, no. Mi to do dżentelmena brakuje. Akurat. Akurat ci powiem, Jaruś, że tak rośnie. Oj, trochę mi się zjechało, bo się zobaczyłem. A, to pani Janina, kurde tam. Dobra, tak gadasz, gadasz, a wszystko ciężko, robotę ja muszę robić. Bo ja tu robię, kurde, też roboty na podwórku. Jak pani chce, to się można zamienić, to pani będzie robić tutaj. Przestań wymyślać. Może pani Janina tutaj. Jaruś, ty to robisz odpoczynek. Mogę się założyć, że teraz pewnie siedzisz i telewizję oglądasz. Nie, ja teraz wsiadam do bizona i będę go mył. No chociaż w końcu, kurde, nie wiem, czy to jest. W końcu wiem, zrobisz jest... robotę z dobrą. Ale nie wiem, czy to będzie sens, bo kurde, jeszcze trzeba kosić, no ale nie będziemy takim brudasem kosić w sumie. Kurwa, umyj, bo na nim brudu 10 cm. Umyj tego gnoja. Nawet więcej, nawet więcej. Umyj, nie gadaj głupot, ja nie wiem. Umyję. Umie maszyna, to musi być czysta, nie? Obora. Dobra, myję i wydim. Ja nie wiem, Jarek, ty to byś bo tu nasrał. Już nie widać. Bo nasrał już, bo to... na gromadę ja i zadowolony. Ja na koniec roboty zawsze myję. Bo po co to dwa razy myć? No tak, no to po chuj myć na zimę, jak po zimie znowu śniwa, nie? No tak. Tak, to po co w ogóle myć, słuchaj. Dobra, tam wody mi nie szkoda, tu trochę go opłuczę i ej, wtedy też szkoda, opłuczę. Szkoda mi słów na ciebie. Opłuczę trochę i header. Ręce opadają na ciebie. Aj tam, nie mówi pani takich słów brzydkich. Dobra, cyk, header będzie. No tutaj to już robota się kończy, 4,5 pokosa zostało. No, może pani jechać na kolejne pole. Chyba, że na obiad pani przyjedzie. Nie, na obiad, bo ja już kurwa głodna.
To przyjedzie pani Nina na obiad, no, ale zobaczy, co tutaj ja tu zrobiłem. Jeszcze kurde. Trochę zejdzie, słuchaj, ty nie myśl, Jarek. A to spokojna baśka. Tu zejdzie, robota jest. Jeszcze muszę zobaczyć, co ty tam robisz. Ty no, się nie opierdzielasz, słuchaj. Aha, nie. Ja to widzowie wszystko muszę mieć pod kontrolą, bo tu jak ja nie będę trzymała ręki na pulsie, to tu będzie syf, brud, Sodoma i Gomora. Pani Janina, tu musi tutaj szefostwo wszystko, wiadomo, żeby tak jak pani Janina no, chce. No, wiadomo, bo to szefowa jest tylko jedna. No tak, no to szefem trzeba być. Jarek by tu rządził, to tu by A, był to brud. By nic nie było. Tu by był by brud, smród, Sodoma i Gomora. A to kurde, to żebym ja tu rządził, to by tu nic nie było. Jakbyś... Chciałem powiedzieć, że Jarek, tu rządziła, Jarek jakby tu rządził, to my byśmy Ursusami dalej jeździli. A co, Ursusy złe? Nie złe, ale małe. A, ale a Janinka, Ursusa jeszcze, a ja mam w planach kupić Ursusa. Janinka to od razu bierze kanister, oblewa, podpala i ten ale set. Ja mam w planach kupić Ursusa. A ja już tylko kupiłam benzynę, większego. Ja już kupiłam benzynę, spokojnie. To ja większego kupię. Dobra, ja tu za domem Bizona postawię, bo na razie on nie będzie używany. Chwilę, to ja tu go postawię, tu na spokojnie można... Nie no, po co myć Bizona? Przecież on będzie używany. Po co go myć, co nie, Jaruś? A, no pewnie. Jak po co myć? Wieczór, niech w brudzie stoi, niech w brudzie będzie. Tylko on pod wieczór będzie używany jeszcze dziś. Ale będziesz przez ten brud patrzył? Będziesz? No nie, dlatego umyłem. Właśnie o tym mówię. Dobra, tu go postawię. Tu tego, rozumiesz. Tego typu. O, szybko sobie na zjeżdżalni jeszcze zjadę. Dobra. Pewnie nie żałuj sobie, Jaruś. O, poczekaj pani Nina, bo jakiś bezpański pies przyszedł do nas. Wypadł! Już wysadł! Jaruś, ja tam ten, za kanapą, słyszysz? Za kanapą w salonie wiatrówkę zostawiłam! Dobra, tu już ja idę po nią. Idź! Żeby mnie tam żadne psy nie chodziły! Poszedł! Wziąłeś wiatrówkę? Nie, poszedł już. Poszedł ten szczur. Pognałeś go? Pognałem go, chama. Gdzieś tu dobrze się kręcą, bo tu... Bo oni gryzą kable! Psychika gryzą. Bo mi ostatnio odgryźli kabel. Psa gryzą. Mi kabel odgryźli od pralki Frani. Kabel to kabel, ale psa gryzą. Psychika? No tak, muszę tu kurde stać, bo oni chcą. A to psychika to nic, ja też go czasem gryzę. Słucham? Co? Ja nie wiem. Bój się zachować, nie umie, nic kultury nie ma. A no to chyba, że no to sorry. To czasem jak go ugryzę, to przynajmniej się spokojny robi. Kurde, tu zaraz będę musiał chyba na nich przypolować, bo... A ja jeszcze specjalnie zęby raz na miesiąc tylko myję. To tak samo... Co? A czemu? Żeby jad mieć. A. Ja wtedy jak ugryzę, to jak grzechotnik jadowity. Te psy zaraz tu kurde pogonię to. Idź już. Co ty tam robisz, Jarek? Co to było? Co? Co to było? Coś było słychać? Coś trochę przerwało. Jak to przerwało? Co to było? Nie, nic. Powiedz! Wiatrówka. Do tarczy strzelałem. Ty się dobrze czujesz? Czy z psychikiem wszystko w porządku? Proszę o raport, powtarzam. Wszystko dobrze. Kurde, to pani Nino. No. To kurde, ta wiatrówka to nawet nie wbija nic. Do tarczy nawet w kartkę nie chce bić, to coś słabe.
To nie jest słabe, to nie jest słabe. Ja tu muszę chyba coś swojego uruchomić. Sąsiad ostatnio jak mnie wkurzył, to ino podskakiwał. Kurde, poszli mi. Czekaj, pani Janina, wezmę tu coś swojego, żeby ich pogonić trochę. Chodź tu! Psychi, chodź tu, nie chodź tam! Chodź tu! Co to było, Jaruś? Nie, ty, nie. Co ty? Prądem? Nie, już siedzi spokojnie. Już dobrze, już siedzi. Stój tutaj, bo ja tam muszę... O, biegną, biegną, psy, pani Janino, biegną! Maciek! Jaruś! Halo? Zostaw mojego kałacha, przygłupie! Jarek! Spokojnie, już odkładam. Zaraz pierdolnę te belofanie i tam pojadę! Już odłożyłem. Spokojna Baśka. Sardy tu! Już! Już jest od... Te sardy biegają tutaj wszędzie. Jarek, czy psychik żyje? Żyje. A czy ma się dobrze? Masz... Ze zdrowiem! Chodź. Ma, chodź psychik, masz karmę. O, konsumuje. On konsumuje Solones. Co jest. To jest? Zdrowy pies. Masz. Karma je. Karmę ja mu... czy innego psa? Nie, karmę je. Ja mu dałem, bo dobry jest. No, ile tam pokosów zostało dla pani Janiny? Wystarczająco, nie powiem. Powie. Nie powiem. Ostatnia sztuka. Omijaków nie porobiła pani Janina? No nie ma omijaków, ale te pokosy za szerokie i ta belarka nie, wiem, nie ogarnia. Już tam, nie, no dobra, tu już tam trudno, to nie musi aż tak dokładnie być, no wiadomo, no. Szeroka to... Ta belarka nie ogarnia wszystkiego. Ja tylko, wiem, wszystko rozumiem. Ja już zakończyłam pracę, tylko nie wiem, czy trafię do chałupy. To musi pani nie trafić, ja tutaj jeszcze pokażę dla pani Janiny, kurde, jak to wszystko tu wygląda. Jarek, ale ty mi powiedz, czy psychik żyje? No żyje, to przyjedzie pani, ja to zobaczę sobie, że po żyje. Co brałeś kałacha mojego? A to nieważne, tylko żeby... A co? Co ty tym prądem tam strzelałeś? Oj tam... się bawiłem tak. Jarek! Jarek! Nie. Troszkowato się bawiłem. Nie przesadzaj, bo ty się rozhulałeś. Troszkę sobie tam postrzelałem na kransku. Czekaj, gdzie tu się skręcało? Tu Dobra, chyba, jo? Chyba no. Tu. Ja do rowa tu wpadłam. Nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale u Jarusia, jak byłam, to mnie rów zasysnął się. Ziemia zapadła. No tak. Pani Ina, jak na skróty jeździ, to później co? Nie! Ja na skróty nigdy! Później bieda jest i nie wiadomo co robić. Ja na skróty nigdy. To nie wiadomo później, czy to się śmiać, czy płakać. Jarek, nie wymyślaj głupot. Pani Ina jedzie? Jadę. O, widzę! Się nie gorączkuj. Już widzę, o! Ja daleka. Nie widzę, bo mi lofa zasłania. Z daleka Jaruś na panią Janinę czeka. O, teraz widzę. Mrugam światło. Jaruś, a te słoneczniki nasze? Nasze. I czym będziemy kosić? Hederem. Mamy taki? Nie mamy. Aha. No. Dobra. Co? Odczepiać czy nie odczepiać? Tu zajedzie, tu gdzie? Zajedzie. Gdzie? Gdzie? Tutaj zajedzie i ty, o tutaj koło. A ja pier. Można i tam. Tutaj! Już myślałem, że dobra. Bo ja się zapatrzyłam. A ja zapomniałem, pani Ina tutaj tego sprawdzi, a ja muszę jechać po beczułkę. Co mam sprawdzić? To pani Janina sprawdzi, jak ja tam zrobiłem w wywiadzie. Dobra, sprawdzę w wywiadzie. A ty gdzie jedziesz? Kubeczkę i zaraz będę, tylko kur... A to co, nowy nabytek, jo?
Nowy nabytek będzie, tylko... O, widzowie, to jeszcze to... hashtag nowy nabytek. Hago wie, gdzie, w której to kategorii. Tu tyle tych kategorii nasrali, że to człowiek akurat znajdzie. O, podoba mi się ten paleciak. A co on ma 4 widły? A co? On rozkładany, może mieć 2, a może mieć 4. Panie, no gdzie tu są jakieś kategorie, kurcze, pieczone? O, zobaczcie, kurcze. Widzowie, tu Jaruś podsypał owiec, znaczy pszenicę. Nie no. Ale Belek, to ty nie rozładowałeś! No jak to nie? No nie! Pani nie coś się w oczach poprzestawiało. No jak były na przyczepie, tak co? To coś się możliwe, że nie stegowało, ale u mnie to normalnie, no. Jaroś, w chuja lecisz! W chuja lecisz i to porządnie! A mogę zdjęcie, obok Avanta Sobery, mogę zdjęcie zrobić i przesłać. SMS-em, bo pani Janinie się coś w głowie poprzestawiało. Obok Avanta nic nie ma, Bele są na przyczepie. No kurde. No kurwa, no, naprawdę! No Jarek, nie rób mnie w konia! No nie mogę, no. Są rozładowane przecież. Widzowie, weźcie mu kurwa, napiszcie! Bo ja już nie wytrzymam. Co rozładowane, tylko pani Janinie się coś popieprzyło. Sprawdzimy sobie, jak to działa, ten wysięgnik. Ja już jadę z beczką, bo do Kazika pojechałem na pobeczkę. Ale super! Ja bardzo lubię Big Bugi. Bardzo. Widzowie, z drona widok, spójrzcie. Big Bugi to jest kurwa to! Dobra, mam beczkę. Nowy nabytek pokażę pani dla widzów. Widzowie, nie widzieliśmy tego. Nabytek pokażę dla widzów. Jarek nie zauważy. To nie ja, to sąsiad był. Ale beczka fest! Beczka super, Jaruś! A kto to przyczepę tam tak postawił? To nie ja, ja nic nie stawiałem. A, to ja. To ty raczej, ale to beczka nic, to ci powiem fest, ty Jarek, beczkę to ty żeś kupił, podoba mi się. Robi wrażenie. Jo, robi, no super jest. A wodę to ty w niej masz? No jak to nie, no co tu wody nie da się? No to tankuj. O kurde. Jarek, tobie się w dupie poprzewracało. Poczekaj, tobie pani Janina, się... bo no. Tu jest problem. Trzeba tą przyczepę przestawić, bo ktoś tu postawił tą przyczepę. Ktoś postawił, tak. Ktoś postawił, jest tego typu sytuacja. Tylko ja nie wiem, czemu ty tych belków nie rozładowałeś. Rozładowałem, kurde. No nie rozładowałeś. No zobacz, pani Janina, że tu stoją bele, o tu, o. O. Ało, lewitujesz. A u mnie tu, no spójrz, u mnie też tu są. Gdzie? Ało, przezroczyste. A nie, a... No, są. Pani... Przezroczyste. Nie! Są! To coś się pani Janino zesrało tam. Coś się popsuło. Coś się ewidentnie zesrało. Dobra, tu na łące postawię to przyczepę i wsio. O, no muszę... a tu nie mogę chodzić, tu coś nie mogę chodzić. A widzi pani... Nie mogę chodzić tu. Po prostu, no coś się zepsuło, kurczę. Jarusie! Wodę daję, muszę kilka kursów zrobić z to wodą. Widzowie, powiedzcie mi, jak nareperować, żeby on nie widział. Co jest? Co tu się stało? Ja nic nie zrobiłem. Panie Ina, teraz musi te worki, kurde, pozgarniać i rękami najlepiej poprzesuwać. Ach, a... Czy najlepiej bawić, żeby porozpierdzielać wszystko. To gdzie mam to załadować? Nie wiem. Ja ze studni wody biorę. A, czyli nie miałeś wody wcześniej? Miałem. I co z nią zrobiłeś? Normalnie wylałem. Ale o tu do świniaków! A jak?
O, i pyk. Tam już dwa zemdlały, słuchaj, a cholera! Ile oni tej czekaj, obudzę go! Stawaj, byku! Już woda jest! Jeszcze jedno tu jeden pierdzi. Mdleje, tu zemdlał, cholera jasna! Kolejny pad, Jarek wody, szybko! Spokojna Baśka, już teraz mogę pić. Tu się wody gnojownika nazbierało trochę. Jarek, trzeba będzie gnojownik wypompować. A będzie można tą samą beczką, czy nie? No niestety nie. Raczej nie. To za mała beczka do takich rzeczy. Kurde, bele. Jeszcze to... kurwa tej wody. Dobra, starczy. Starczy już, bo tu świnia się kąpie w niej. Dobra, tu to beczkę zostawię i niech stoi. Dobra, Jarek, bo ja już chcę na obiad iść. Dobra, to ja stawiam ciągnik i idziemy. Stawiaj obiad i stawiaj ciągnik i idziemy na obiad. Stawaj ciągnik na obiad. Nie śmiej się, idziemy na obiad. Dziękujemy wam za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Dokładnie tak, jak Jaruś powiedział. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Wpadajcie na kanał do Jarusia i widzimy się w kolejnym odcineczku. Napiszcie jakiś komentarz, zostawcie coś po sobie. Dokładnie. I do widzenia, pa, Janinka was żegna. Trzymajcie się, cześć!